Wydarzenia Wiosny Ludów różnie wpłynęły na sytuację w poszczególnych zaborach. W zaborze pruskim poprawa sytuacji ekonomicznej ogółu społeczeństwa przełożyła się na zaprzestanie działalności spiskowej. Elity społeczne skoncentrowały się na pracy organicznej, czyli działaniom mającym na celu wspólną i systematyczną pracę wszystkich Polaków dla dobra całego społeczeństwa. Dbano o rozwój gospodarki i oświaty. Spośród wyróżniających się postaci tamtych czasów należy wymienić Dezyderego Chłopowskiego, który upowszechnił nowoczesne metody uprawy roli, Karola Marcinkowskiego, który przyczynił się do powstania poznańskiego bazaru. Był to budynek, w którym znajdował się hotel, restauracja, ale także polskie kluby, magazyny i sklepy. Obiekt stał się polskim centrum gospodarczym i kulturalnym oraz politycznym miasta. Natomiast Hipolit Cegielski, oprócz działalności gospodarczej i edukacyjnej, założył także w Poznaniu pierwszy niezależny polski dziennik, Gazetę Polską. W zaborze austriackim nastąpiło złagodzenie polityki wobec Polaków. W 1849 roku namiestnikiem Galicji został konserwatywny arystokrata Agenor Gołuchowski, co zapoczątkowało proces polonizacji urzędów. Kraków i Lwów zaczęły stawać się centrami, w których swobodnie rozwijała się polska kultura i nauka. Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej, car Aleksander II złagodził politykę względem Polaków. Zniesiono stan wojenny, utworzono w Warszawie wyższą uczelnię, Akademię Medyko-Chirurgiczną. Utworzono również Towarzystwo Rolnicze, które stało się nieformalnym przedstawicielem społeczeństwa polskiego w Królestwie. Złagodzenie represji w zaborze rosyjskim przynosi po części odwrotne skutki niż w zaborach pruskim i austriackim. Aktywność środowisk niepodległościowych zostaje pobudzona. Duży wpływ na to miał wynik wojny krymskiej, gdyż pokazał on faktyczną słabość militarną państwa carów. W królestwie powstały dwa stronnictwa polityczne – biali i czerwoni. Oba były zwolennikami powstania przeciw Rosji, jednak ich podejście do jego organizacji, a nade wszystko program społeczny, były diametralnie odmienne. Biali uważali, że powstanie należy dobrze przygotować, a nade wszystko zapewnić sobie wsparcie od któregoś z mocarstw – Francji lub Wielkiej Brytanii. Skupiali wokół siebie nade wszystko przedstawicieli ziemiaństwa, mieszczaństwa oraz inteligencji. Reprezentowali umiarkowany program społeczny, proponując uwłaszczenie chłopów po wypłaceniu odszkodowań dla właścicieli ziemi. Na czele stronnictwa stali Andrzej Zamojski oraz Leopold Kronenberg. Czerwoni dążyli do jak najszybszego wybuchu powstania. Od 1861 roku rozpoczęli tworzenie organizacji spiskowej. Swoje poglądy szerzyli wśród wszystkich grup społecznych. Byli zwolennikami demokratyzacji przyszłego państwa i uwłaszczenia chłopów bez odszkodowania. Jednym z najważniejszych działaczy stronnictwa był Jarosław Dąbrowski. W 1860 roku zmarła wdowa po generale Józefie Sowińskim, bohaterskim obrońcy Warszawy w trakcie powstania listopadowego. Jej pogrzeb zgromadził tłumy ludzi i przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Rozpoczął się okres rewolucji moralnej, w trakcie której wśród Polaków narastały nastroje patriotyczne. W kościołach śpiewano pieśni patriotyczne, organizowano manifestacje. Te nastroje znalazły odbicie nawet w modzie, gdyż wśród kobiet zaczął dominować czarny, żałobny strój, a klasyczną biżuterię zastąpiła biżuteria patriotyczna. Władze carskie początkowo nie reagowały. W marcu 1861 roku jedno z ważniejszych stanowisk w administracji królestwa objął Polak, Aleksander Wielopolski, przeciwnik działalności konspiracyjnej i zwolennik polityki ugodowej wobec cara. Doprowadził on do rozwiązania w kwietniu 1861 roku Towarzystwa Rolniczego, co doprowadziło do manifestacji zakończonej interwencją wojsk carskich. W tłum sypnęły salwy karabinowe, które zabiły ponad 100 osób. W królestwie przywrócono stan wojenny i zakazano zgromadzeń, a całe życie społeczne przeniosło się do kościołów. W 1862 roku Wielopolski stanął na czele rządu Królestwa Polskiego, kontynuując śmiałe reformy modernizujące administrację oraz oświatę w kongresówce. Jednak jego działania połączone z uległą wobec Rosji polityką były nie do zaakceptowania przez czerwonych, a odważne reformy spotykały się z krytyką polityków rosyjskich.
Chcąc przeciwdziałać patriotycznym nastrojom, Wielopolski zaproponował Rosjanom przeprowadzenie branki, czyli przymusowego poboru do wojska. Na listach znaleźli się m.in. członkowie organizacji konspiracyjnej organizowanej przez Czerwonych. Wiadomość o zaplanowanej na styczeń brance dotarła do spiskowców wcześniej, dlatego część poborowych schroniło się w lasach, a kierownictwo stronnictwa zdecydowało się przyspieszyć wybuch powstania. Walki wybuchły 22 stycznia 1863 roku, dlatego zryw przeszedł do historii jako powstanie styczniowe. W manifeście wzywającym do walki rząd zapowiedział uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem dla dotychczasowych właścicieli, wypłacanym ze środków państwowych. Jednak realizacja tego założenia napotykała duże opory. Powstańcy nie dysponowali regularną armią, nie posiadali odpowiednich zapasów broni ani żadnych zapasów strategicznych. Nie dysponowano wsparciem politycznym żadnego z państw europejskich. Walka od razu przyjęła charakter działań partyzanckich, a pora roku wybitnie temu nie sprzyjała. Natomiast Rosja mogła przeciw powstańcom wystawić prawie 100-tysięczną armię. Pierwszym dyktatorem powstania został Ludwik Mierosławski. Centralnym ośrodkiem władzy był zakonspirowany, czyli działający w ukryciu, rząd narodowy w Warszawie, któremu udało się stworzyć działające również w konspiracji pocztę, sądy, służbę dyplomatyczną, prasę, czy struktury skarbowe, które pobierały podatki. To właśnie państwo podziemne było największym dziełem powstania styczniowego, dając niezwykły przykład i doświadczenia, z których czerpać będą kolejne pokolenia. Powstanie objęło terytoria Królestwa Polskiego, Białorusi i Litwy. Ochotnicy, broń i amunicja były przerzucane zarówno z zaboru austriackiego, jak i pruskiego. Wobec faktu wybuchu powstania biali przyłączyli się do niego, od razu próbując przejąć kontrolę nad zrywem. W marcu 1863 roku dyktatorem został Marian Langiewicz, który jednak tydzień po objęciu przywództwa został zmuszony przez wojska rosyjskie do przekroczenia granicy austriackiej, gdzie złożył broń. Mimo dużego wysiłku organizacyjnego, powstańcom nie udało się przejąć na dłuższy czas żadnego większego miasta lub obszaru, co uniemożliwiło budowę zaplecza niezbędnego do prowadzenia wojny. Nacisk wojsk rosyjskich oraz działania policji połączone z represjami spowodowały, że powstanie jesienią 1863 roku przeżywało kryzys. W tej sytuacji, w październiku, władzę dyktatorską przejmuje Romuald Traugut, który podejmuje próbę nadania powstaniu nowej energii. Przeprowadził on zmiany organizacyjne, mające na celu przekształcenie oddziałów partyzanckich w regularną armię. Podjął też próbę przyciągnięcia chłopów do powstania, energicznie wprowadzając w życie założenia manifestu rządu narodowego z 22 stycznia dotyczące uwłaszczenia chłopów. Ostatecznie jednak wszystkie te działania kończą się niepowodzeniem. Próbujące się łączyć oddziały zostają rozbite przez wojska rosyjskie. Wręcz symbolem klęski koncepcji przejścia do działań regularnych było rozbicie w lutym 1864 roku dużego oddziału Józefa Hauke-Bosaka na Kieleczczyźnie. Natomiast wydany przez władze carskie 2 marca 1864 roku ukaz o uwłaszczeniu chłopów spowodował, że zaczęli oni tłumnie opuszczać szeregi powstańców. W kwietniu 1864 roku Romuald Traugut został aresztowany przez policję i wkrótce stracony. Powstanie zaczęło gasnąć. Do wiosny 1865 roku walczy jeszcze na Podlasiu oddział księdza Stanisława Brzuski. Po stłumieniu powstania rozpoczęły się bezwzględne represje. Około 10 tysięcy Polaków, wzorem uczestników powstania listopadowego, udało się na emigrację. Uczestników powstania wywożono albo do europejskiej części Rosji, albo dalej na Kaukaz i Syberię. W zależności od wyroku carskiego sądu skazywano ich albo na katorgę, czyli ciężką pracę w kopalni lub przy wyrębie drzew, albo na przymusowe osiedlenie się bez prawa powrotu. Drogę liczącą kilka tysięcy kilometrów przebywali pieszo lub kibitkami, czyli czterokołowymi wozami konnymi. Tylko część zesłańców powróciła do kraju po odbyciu kary lub w wyniku amnestii, czyli darowania części wyroku. Wywózki dotyczyły w znacznej mierze elit,
czyli osób dobrze wykształconych i prezentujących postawy patriotyczne. Oprócz zsyłek powstańcy oraz osoby powstanie wspierające skazywane były na wyroki śmierci, często wykonywane publicznie, wieloletnie więzienia czy konfiskatę majątków. Szczególnie surowo karano powstańców z ziem bezpośrednio wcielonych do cesarstwa, a nie stanowiących części Królestwa Polskiego. Represje po powstaniu dotknęły nie tylko bezpośrednio osoby, ale i instytucje Królestwa Polskiego oraz Kościoła katolickiego i unickiego. Na całym terenie Królestwa wprowadzono stan wojenny. Samo Królestwo włączono bezpośrednio do Rosji, likwidując w ten sposób resztki odrębności ustrojowej i prawnej. Zlikwidowano centralne organy państwowe w Warszawie. Wprowadzono rosyjską administrację lokalną, sądownictwo oraz prawo. Zniesiono w końcu nazwę Królestwa Polskiego, zastępując je krajem przywiślańskim. W miejsce namiestnika ustanowiono urząd generała gubernatora o szerokich uprawnieniach wojskowych i cywilnych. Kościół polski jako instytucja został podporządkowany kolegium duchownemu w Petersburgu. Rozpoczęto proces likwidacji klasztorów oraz konfiskaty majątków kościelnych. Likwidacji uległy struktury kościoła unickiego, które włączono do kościoła prawosławnego. Po zakończeniu powstania na terenie byłego królestwa władze rosyjskie rozpoczęły proces intensywnej rusyfikacji, czyli świadomego niszczenia świadomości narodowej Polaków poprzez narzucanie im kultury i języka rosyjskiego. W ramach tych działań zamknięto polskie instytucje kulturalne i naukowe. Z administracji, szkolnictwa oraz życia publicznego wycofano język polski, zastępując go rosyjskim. Stał się on równocześnie językiem wykładowym w szkołach, a język polski stał się przedmiotem nieobowiązkowym i wykładanym po rosyjsku. Zwalniano z systemu edukacji polskich nauczycieli i w procesie kształcenia zmniejszano osiągnięcia polskiej kultury i historii. Polacy w odpowiedzi na rusyfikację rozpoczęli rozwijać nurt pozytywizmu warszawskiego, który upowszechniał ideę pracy organicznej oraz potrzebę kształcenia najuboższych, tak, by Polacy stali się nowoczesnym narodem. Głównymi czynnikami spajającymi naród stał się język, historia, kultura i religia katolicka. Na wszystkich etapach kształcenia rozwinęło się tajne nauczanie, nazywane tajnymi kompletami. W jego trakcie młodzież uczyła się polskiej historii czy literatury. Popularnością, zwłaszcza w Warszawie, cieszyły się skierowane do kobiet kursy określane jako uniwersytety latające. Dużą rolę w zachowaniu polskości odegrała polska prasa i sztuka. Autorzy bowiem potrafili przekazywać patriotyczne treści dzięki zastosowaniu aluzji zrozumiałych tylko dla polskich odbiorców. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku kurs względem Polaków zaostrzyło również i to państwo. Inicjatorem tych działań był Otto von Bismarck. Na ziemiach zaboru pruskiego rozpoczęła się germanizacja, czyli świadome niszczenie świadomości narodowej Polaków poprzez narzucanie im kultury i języka niemieckiego. W jej ramach od 1876 roku język niemiecki był jedynym językiem urzędowym w Wielkopolsce, ograniczono prawa posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych oraz rozpoczęto proces zmieniania polskich nazw geograficznych i nazwisk na niemieckie. Usunięto język polski ze szkół, poza religią, której nadal nauczono po polsku. Germanizacji towarzyszył Kulturkampf, czyli walka o kulturę, której celem było ograniczenie roli kościoła katolickiego w całych Niemczech. Bismarck planował podporządkować go państwu. Kościół, podobnie jak w zaborze rosyjskim, był ostoją polskości, więc polityce Kulturkampfu zaciekły opór stawiała nie tylko sama instytucja kościoła, która nie podporządkowała się rozporządzeniom rządowym, ale i również ogół społeczeństwa. Od 1885 roku w obliczu klęski Kulturkampfu rozpoczęto tzw. rugi pruskie, czyli akcję wysiedlenia Polaków przebywających nielegalnie na terenie Niemiec. W trakcie 2 lat wydalono prawie 26 tysięcy osób, głównie robotników rolnych, którzy byli postrzegani jako utrudnienie dla planów germanizacji. W 1886 roku powstała komisja kolonizacyjna, która miała wspierać osadnictwo niemieckie na ziemiach Polski. W ciągu kolejnych 30 lat sprowadzono do Wielkopolski ponad 20 tysięcy rodzin z Niemiec. By wzmocnić proces przejmowania polskich ziem, w 1904 roku opublikowano tzw. nowelę osadniczą, która zakazywała stawiania budynków bez zgody władz niemieckich. Otrzymanie takiej zgody dla Polaków było bardzo trudne.
Symbolem walki z tymi regulacjami stał się Michał Drzymała, który, gdy odmówiono mu prawa budowy budynku, zamieszkał w ruchomym wozie cyrkowym. W 1900 roku wprowadzono dalsze przepisy germanizacyjne. W szkołach zastąpiono na religii język polski językiem niemieckim. Spotkało się to z mocnym oporem dzieci w szkołach. Do najgłośniejszego protestu doszło w 1901 roku we wrześniu koło Poznania, gdzie dzieci odmówiły udzielania odpowiedzi w języku niemieckim. Ich opór wsparli rodzice, a pruskie sądy skazały uczestników na grzywny i więzienie. Ukarano nawet fotografa, który wykonał zdjęcie młodym ludziom, jak i osoby, które to kopie tego zdjęcia przechowywały. Germanizacja postępowała dalej. Zakazano wieszania polskich szyldów i reklam, adresowania listów po polsku czy umieszczania polskich napisów na nagrobkach. Weszła w życie tak zwana ustawa kagańcowa, która zakazywała na spotkaniach publicznych używać języka polskiego, gdy Polacy stanowili mniej niż 60% populacji danego powiatu. W obliczu germanizacji społeczeństwo polskie jednoczyło swoje szeregi, przeciwstawiając instytucjom państwa własną solidarność. Strajk we wrześniu stał się inspiracją do kolejnych tego typu wystąpień. W 1906 roku w całej Wielkopolsce wybuchł strajk szkolny, w którym wzięło udział około 70 tysięcy dzieci. Do tych wydarzeń nawiązuje jedna z najsłynniejszych polskich pieśni patriotycznych, czyli Rota. W celu propagowania polskiej prasy i literatury powstawały różne instytucje kulturalno-oświatowe, jak na przykład Towarzystwo Czytelni Ludowych. W celu walki z komisją kolonizacyjną tworzono polskie banki i spółdzielnie, które z sukcesem rywalizowały z niemieckimi instytucjami w obrocie ziemią, udzielały kredytów, wspierały polskie inwestycje oraz pomagały w kształceniu dzieci. Mieszkańcy Wielkopolski prowadzili, zgodnie z obowiązującym wtedy niemieckim prawem, długotrwałą i niezwykle trudną walkę o polskość, nazwaną nawet najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. Diametralnie inaczej wyglądała sytuacja Polaków w zaborze austriackim. Przemiany w monarchii habsburskiej spowodowały, że od 1861 roku w Galicji korzystano z coraz szerszej autonomii. Lojalni wobec cesarza Franciszka Józefa I politycy galicyjscy spowodowali, że całość władzy w prowincji spoczęła w rękach Polaków, a język polski obowiązywał w szkolnictwie oraz administracji. Istniała wolność prasy i wydawnictw oraz wolność w zakładaniu stowarzyszeń. Najważniejszą instytucją w Galicji był Sejm Krajowy z siedzibą we Lwowie. Władza wykonawcza była w rękach Wydziału Krajowego, a za edukację odpowiadała Rada Szkolna Krajowa. Dzięki autonomii to Galicja stała się głównym ośrodkiem polskości. To na fali doświadczeń galicyjskich zrodziła się idea trójlojalizmu, czyli konieczności współpracy ze wszystkimi trzema zaborcami. Jednak ze względu na stosunek do Polaków, Niemiec i Rosji, nie cieszyła się ona jednak większą popularnością poza Galicją. Ziemie polskie znajdujące się pod zaborami rozwijały się w sposób nierównomierny. W zaborze rosyjskim od połowy XIX wieku panowały dobre warunki do działalności gospodarczej, co spowodowało, że Królestwo Polskie rozwijało się najszybciej spośród wszystkich ziem polskich. Sprzyjało temu zniesienie w 1851 roku granicy celnej pomiędzy Królestwem a Rosją, które spowodowało, że doszło do ożywienia w handlu i przemyśle. Na terenie kongresówki nowo powstały przemysł koncentrował się w okręgu warszawskim, produkcja metalowa i maszynowa, łódzkim, przemysł włókienniczy oraz Zagłębiu Dąbrowskim, przemysł hutniczy i kopalnie węgla. Wraz z rozwojem kapitalizmu zaczęły również powstawać nowoczesne banki oraz giełdy papierów wartościowych. Pozytywny wpływ na rozwój gospodarki miało uwłaszczenie chłopów zapoczątkowane w 1864 roku. Umożliwiło to m.in. migrację ludności do miast, dzięki której nowo otwierane fabryki miały szeroki dostęp do taniej siły roboczej. Szybki rozwój gospodarczy miał miejsce również w Prusach. Do najważniejszych fabryk należały zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, produkujące narzędzia rolnicze. Działania władz niemieckich prowadzone przeciwko społeczeństwu polskiemu doprowadziły do wzrostu solidarności wśród Polaków i tworzenia przez nich własnych instytucji finansowych i gospodarczych, takich jak spółdzielnie i banki.
utworzono centralne towarzystwo gospodarcze zrzeszające ziemiańskie i chłopskie kółka rolnicze, czyli dobrowolne organizacje rolników działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej. Powstał również Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych skupiający spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. Członkowie tych spółdzielni odprowadzali regularne składki, z których mogły one udzielać korzystnych kredytów dla swoich członków. Umożliwiało to polskim przedsiębiorcom skuteczną rywalizację wspieranymi przez rząd i banki niemieckimi konkurentami. W zaborze austriackim gospodarka rozwijała się najwolniej. Galicja stała się najsłabiej rozwiniętym gospodarczo regionem dawnej Rzeczpospolitej. Uwłaszczenie zapoczątkowane w 1848 roku nie przyniosło ożywienia gospodarczego, gdyż powstające gospodarstwa chłopskie były zbyt małe, by być w stanie wypracować odpowiednie zasoby finansowe umożliwiające ich rozwój. Dodatkowo sytuację tą jeszcze pogarszał trend podziału tych gospodarstw między dzieci. Wieś była mocno przeludniona, gdyż nie istniały w Galicji ośrodki przemysłowe będące w stanie przyjąć tak dużą nadwyżkę ludności. Dlatego dla wielu osób jedynym rozwiązaniem stała się emigracja zarobkowa. Wyjeżdżano do Ameryki Północnej oraz podejmowano pracę sezonową w Niemczech. Wydarzenia drugiej połowy XIX wieku doprowadziły do przemian społecznych na ziemiach polskich. Mocno na znaczeniu straciła szlachta. Było to efektem inspirowanych przez nią przegranych powstań narodowych, w wyniku których, na skutek konfiskaty majątków, utraciła ona znaczną część swoich wpływów. Gwoździem do trumny stało się uwłaszczenie chłopów, które pozbawiło szlachtę większości praw oraz dochodów. Ze średniej szlachty ukształtowało się ziemiaństwo, czyli właściciele dużych majątków ziemskich. Zmiany gospodarcze dotknęły także mieszkańców miast. Najbogatsi z nich, bogaci kupcy, właściciele fabryk, bankierzy, uformowali nową warstwę społeczną, czyli burżuazję. Natomiast biedniejsi mieszkańcy miast wraz z przybyłymi ze wsi w poszukiwaniu pracy chłopami zatrudniali się w powstających fabrykach, stając się nową warstwą społeczną, robotnikami. Obok tych dwóch warstw zaczęła się kształtować trzecia, czyli inteligencja. W jej skład wchodzili wykształceni ludzie zarabiający na siebie pracą umysłową. Artyści, pisarze, dziennikarze, lekarze, prawnicy, inżynierowie czy nauczyciele. Na ziemiach polskich, na skutek realizacji zasad pozytywizmu, przyspieszenia nabrał proces asymilacji Żydów, czyli przyjmowania przez nich kultury i języka polskiego, co silniej ich integrowało z polskim społeczeństwem. Równocześnie nabierał również siły ruch syjonistyczny przeciwny asymilacji, a dążący do utrzymania własnej kultury oraz utworzenia niepodległego państwa żydowskiego w Palestynie. Ziemie polskie, podobnie jak reszta Europy w XIX wieku, stały się obszarem szybkich zmian cywilizacyjnych. Symbolem tych przemian stała się kolej żelazna. Najszybciej rozwój tej infrastruktury następował w zaborze pruskim. Jednak niejako symbolem tego postępu stała się kolej warszawsko-wiedeńska, która została oddana do użytku już w 1848 roku. W latach 60. Warszawa uzyskała połączenie z Petersburgiem i Berlinem, a Kraków z Lwowem. Dzięki infrastrukturze kolejowej nastąpił gwałtowny rozwój handlu. Na przełomie XIX i XX wieku upowszechnił się na ziemiach polskich tramwaj. Najpierw konny, a później elektryczny. Pierwszym miastem, które zaczęło stosować ten środek komunikacji, był Lwów. W 1910 roku, również we Lwowie, odbył się pierwszy nad polską ziemią lot samolotem, a polscy pionierzy budowali już wtedy własne konstrukcje tego typu, które wykonywały już pierwsze loty. Wynaleziona przez Ignacego Łukasiewicza lampa naftowa pozwoliła na w miarę bezpieczne oświetlenie domów, a na ulicach Krakowa, Warszawy oraz Torunia w latach 50. XIX wieku zaczęły się pojawiać pierwsze latarnie gazowe. W 1882 roku powstała pierwsza partia polityczna na ziemiach polskich. Międzynarodowa, socjalno-rewolucyjna partia Proletariat, zwana też Wielkim Proletariatem. Powstała z inicjatywy Ludwika Wareńskiego. Została jednak szybko rozbita przez policję carską. W 1892 roku w Paryżu utworzono Polską Partię Socjalistyczną, w skrócie PPS. Na jej czele stanęli m.in. Józef Piłsudski oraz Stanisław Wojciechowski. Wkrótce PPS stało się największą i najsilniejszą partią lewicową. Jej głównym celem było odtworzenie niepodległej Polski jako demokratycznej republiki o ustroju parlamentarnym.
zapowiadała przeprowadzenie głębokich reform społecznych w państwie. Równość wszystkich obywateli, wolność religii, słowa oraz druku, możliwość zakładania partii i stowarzyszeń oraz nadanie robotnikom prawa do strajku były jej podstawowymi postulatami. W 1893 roku powstała Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, na czele której stanęli Julian Marchlewski oraz Róża Luksemburg. Po połączeniu z działaczami z Litwy przekształciła się w Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, w skrócie SDKPIL. Była to pierwsza polska partia polityczna o ideologii marksistowskiej. Partia ta cele społeczne przekładała nad cele narodowe. Odrzucała walkę o niepodległość kraju, dążyła do obalania caratu oraz stworzenia przy współpracy rewolucjonistów jednej rosyjskiej republiki demokratycznej, która miała stać się etapem do wybuchu ogólnoświatowej rewolucji i utworzenia ogólnoświatowej republiki proletariackiej. Zapowiadała likwidację własności prywatnej. Od 1897 roku na ziemiach polskich rozpoczął tworzyć się ruch narodowy. Wtedy też utworzono Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Podobne ugrupowania zaczęły powstawać w Galicji i Zaborze Pruskim. Cały polski ruch narodowy zaczęto nazywać Narodową Demokracją, potocznie zwaną endecją. Jego głównym ideologiem był Roman Dmowski, który w pracy Myśl nowoczesnego Polaka wskazał na naród jako najważniejszą wartość, a głównym celem było odzyskanie niepodległości i utworzenie państwa narodowego, w którym będą dominować Polacy. Popierano solidaryzm narodowy, czyli współpracę społeczeństwa we wszystkich trzech zaborach. Ruch ten nastawiony był na współpracę z Rosją, a jako największe zagrożenie dla polskości postrzegał germanizację. Od początku XX wieku ruch ten zaczyna przejawiać postawy antysemickie, doprowadzając do wzrostu napięcia między Polakami a Żydami. Pod koniec XIX wieku w Galicji powstał ruch ludowy, który stawiał sobie za cel poprawienie doli chłopów. Rozpoczęły się działania, które miały uświadomić politycznie i narodowo masy chłopskie. W 1895 roku powstało Stronnictwo Ludowe, które wkrótce zmienia nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe, w skrócie PSL. Partia dążyła do nadania praw wyborczych chłopom. W 1913 roku doszło do rozpadu PSL na PSL Lewica oraz PSL Piast, kierowane przez Wincentego Witosa. Poza Galicją PSL nie znalazł większego poparcia. Klęska Rosji w wojnie z Japonią uświadomiła Europie słabość rosyjskiego imperium, w efekcie czego społeczeństwo rosyjskie zaczęło domagać się reform. 22 stycznia 1905 roku wielka i pokojowa demonstracja ruszyła z petycją w stronę siedziby cara. Drogę zagrodziło im wojsko, które ostrzelało demonstrantów. Zginęło około 1000 osób, a wydarzenie to, nazwane Krwawą Niedzielą, stało się początkiem fali protestów, które uderzyły w cesarstwo, nie omijając również ziem dawnego Królestwa Polskiego. Szczególnie mocno wystąpienia te przybrały na sile w Warszawie, Łodzi, Białymstoku oraz Zagłębiu Dąbrowskim i Staropolskim. Kolejna fala protestów wybuchła w październiku 1905 roku, kiedy to polskie zakłady przyłączyły się do strajku powszechnego, jaki wybuchł w Rosji. Oprócz postulatów ekonomicznych pojawiły się postulaty o charakterze politycznym. Domagano się autonomii i praw dla narodu polskiego. Dzięki protestom w kilku miejscach w kraju na kilka dni udało się przejąć władzę od rosyjskiej administracji, którą zastąpiły tworzone przez Polaków organy lokalnego samorządu. W latach 1905-1906 wybuchały również strajki szkolne, w ramach których młodzież domagała się między innymi nauczania w języku polskim. Mimo tego, że ostatecznie wszystkie protesty zostały przez władze carskie stłumione, to jednak rewolucja lat 1905-1907 poprawiła sytuację Polaków w zaborze rosyjskim. Polscy posłowie zasiedli w nowo utworzonym rosyjskim parlamencie, Dumie Państwowej. Wprowadzono wolność stowarzyszeń oraz tolerancję religijną, a w prywatnych szkołach można było nauczać w języku polskim. Większość nowych placówek powstała na skutek działania osób funkcjonujących w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej, czyli największej polskiej organizacji oświatowej w Królestwie Polskim, która to struktura została jednak szybko przez władze carskie zlikwidowana. Rewolucja 1905-1907 była pierwszym momentem, gdy polskie partie polityczne prowadziły tak intensywną agitację wśród mas społecznych. Najbardziej zaangażowana w rewolucję była PPS,
co w efekcie doprowadziło do rozłamu w jej szeregach, gdyż tak zwani młodzi koncentrowali się przede wszystkim na kwestiach socjalnych, przez co zbliżyli się do SDKP IL-u, a tak zwani starzy, kierowani przez Józefa Piłsudskiego, podjęli walkę zbrojną, rozbudowując organizację bojową. W 1906 roku doszło do podziału PPS-u na frakcję PPS – Frakcja Rewolucyjna, którą utworzyli tzw. starzy, oraz PPS – Lewica, którą utworzyli tzw. młodzi. Dodatkowo w październiku 1906 roku, po ukazie carskim obiecującym reformy, na pozycje procarskie przemieściła się Endecja, mająca nadzieję na uzyskanie autonomii dla Królestwa Polskiego w ramach cesarstwa. Te przemiany doprowadziły do intensywnej walki politycznej między polskimi partiami, która wkrótce przeniosła się na ulice, przynosząc krwawe ofiary i walnie przyczyniając się do odzyskania kontroli przez carat. Największym przegranym rewolucji okazało się być PPS, które z tej rewolucji wychodzi podzielone i osłabione masowymi aresztowaniami. Na sile zyskuje Endecja, stając się główną siłą polityczną w zaborze rosyjskim. Autonomia w Galicji oraz narastanie napięcia na arenie międzynarodowej, zwiastujące wybuch potężnego konfliktu, spowodowało, że właśnie tam zaczęły powstawać pierwsze organizacje niepodległościowe. W 1908 roku we Lwowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstał Związek Walki Czynnej, którego zadaniem było szkolenie kadr oraz przygotowanie powstania na terenie zaboru rosyjskiego. Działacze Związku Walki Czynnej zakładali legalne organizacje sportowe mające przygotować potencjalnych rekrutów do służby wojskowej. We Lwowie powstał Związek Strzelecki, a w Krakowie Towarzystwo Strzelec. W czasach zaborów kultura stała się czynnikiem, przy pomocy którego można było walczyć z narastającą rusyfikacją i germanizacją. Dbano o zachowanie języka polskiego, tradycji, historii i obyczajów. Dużą rolę w obronie polskiej kultury odegrał Kościół katolicki, który utożsamiano w zaborze rosyjskim i pruskim z polskością. Na przełomie XIX i XX wieku polska kultura swobodnie rozwijała się w Galicji. Było to możliwe dzięki autonomii, jaką nadano Galicji. Funkcjonowały tam polskie szkoły oraz wyższe uczelnie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. W 1873 roku utworzono w Krakowie Akademię Umiejętności, skupiającą najwybitniejszych polskich naukowców. W Galicji swobodnie również wydawano polską prasę. Mimo obiektywnych trudności, ośrodkami kultury polskiej były również Warszawa, Poznań i Wilno. Po klęsce powstania styczniowego zaczęto krytykować ideę romantyzmu, a coraz większą rolę zaczął odgrywać nowy nurt pozytywizm. Sprzeciwiał się on walce zbrojnej z zaborcami, a za najważniejszy cel uznał rozwój gospodarczo-społeczny Polski. Cel ten chciano zrealizować poprzez pracę u podstaw oraz pracę organiczną. Praca u podstaw to działanie, które miało rozbudzić świadomość narodową w szerokich masach społecznych oraz edukować prosty lud jako najliczniejszą grupę społeczną. Praca organiczna była traktowana jako wspólny wysiłek całego społeczeństwa dla dobra ogółu, mający prowadzić do rozwoju gospodarczego ziem polskich w celu budowy nowoczesnego i zasobnego narodu. Literatura pozytywistyczna miała służyć upowszechnieniu w społeczeństwie nowych idei. Szczególną rolę odgrywała tu literatura postyczniowa, nawiązująca do wydarzeń powstańczych. Do najwybitniejszych twórców tego nurtu należała Eliza Orzeszkowa oraz Bolesław Prus. Ważną rolę w umacnianiu tożsamości narodowej zaczęła odgrywać historia. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi nowoczesnych badań historycznych. Zaczęły powstawać prace opisujące poszczególne wydarzenia z dziejów Polski, które to oparte były na zachowanej bazie źródłowej. Wydarzenia z dziejów Polski stały się inspiracją dla wielu pisarzy i artystów. Do najbardziej znanych utworów z tego nurtu należy trylogia Henryka Sienkiewicza, na którą składają się powieści Ogniem i Mieczem, Potop oraz Pan Wołodyjowski. Książki te, odwołujące się do najtrudniejszych w dziejach Polski momentów, pisane były ku pokrzepieniu serc, tak aby podtrzymać ducha Polaków i przypomnieć im, z jakich opresji wychodzili zwycięsko ich przodkowie. Dużą popularność przyniosła także Sienkiewiczowi powieść Krzyżacy. Na przełomie XIX i XX wieku powstały dramaty historyczne Noc listopadowa oraz Warszawianka pióra Stanisława Wyspiańskiego. Malarstwo historyczne reprezentował Jan Matejko.
Na swoich płótnach uwieczniał najważniejsze wydarzenia z dziejów Rzeczpospolitej, jak na przykład bitwę pod Grunwaldem czy hołd pruski. Dzieła reprezentujące wydarzenia historyczne malowali również Wojciech i Juliusz Kossakowie oraz Wojciech Gerson. Symbolem walki kultury i społeczeństwa przeciw germanizacji stała się pieśń Marii Konopnickiej pod tytułem Rota. Twórczość pozytywistyczna stała się jednym z narzędzi do budowy nowoczesnego społeczeństwa polskiego oraz wymiernie wspomogła proces kształtowania własnej świadomości oraz tożsamości narodowej. W sztuce europejskiej pod koniec XIX wieku pojawił się nowy nurt – modernizm. Jego zwolennicy głosili hasło sztuka dla sztuki, odmawiając w ten sposób wykorzystywania twórczości jako instrumentu do realizowania określonej ideologii. Modernizm szybko dotarł na ziemie polskie, gdzie nazwano ten nurt młodą Polską lub neoromantyzmem, gdyż twórcy bardzo chętnie nawiązywali do tamtej epoki. Na ziemiach polskich nastąpił rozkwit poezji i dramatu, a także sztuk plastycznych. Do grona najwybitniejszych poetów należeli Jan Kasprowicz oraz Stanisław Przybyszewski. Spośród pisarzy należy wymienić Stefana Żeromskiego oraz Władysława Reymonta. Dramaturgiem był wspomniany już Stanisław Wyspiański. Głównymi ośrodkami młodopolskimi stał się Kraków oraz ogromnie wtedy popularne Zakopane. Powszechne szkolnictwo oraz rozwój miast, a wraz z nimi następujący rozwój prasy, a później radia, przyczynił się do tego, że szeroko rozumiana kultura zaczęła docierać do coraz szerszych warstw społecznych. Wymusiło to uproszczenie treści, tak, by przekaz stał się zrozumiały dla szerokich warstw społecznych. W ten sposób powstała kultura masowa. Obok coraz łatwiej dostępnych książek i prasy, jej przejawem stały się rodzące się na nowo masowe imprezy sportowe. Od samego początku wielką popularnością cieszyło się rodzące się kino wyświetlane na kinematografach, które udoskonalił polski wynalazca Kazimierz Pruszyński. Nowym przedsięwzięciem były ogródki jordanowskie, zainicjowane przez Henryka Jordana. Były to czasem nawet kilkunastohektarowe parki, które miały służyć dzieciom do zabawy i rozwoju oraz budowania postaw patriotycznych poprzez obecność odwołujących się do historii elementów ozdobnych. Wśród młodzieży coraz popularniejszy stawał się skauting, który w Polsce przyjął nazwę harcerstwa. Ono to poprzez ruch i czynny wypoczynek kształtowało równocześnie postawy patriotyczne. Twórcą harcerstwa w Polsce był Andrzej Małkowski.